Witam bardzo serdecznie. Nie mam mikrofonu, więc mam nadzieję, że mnie słychać. Niestety muszę to zrobić tutaj jeszcze w swoim starym warsztacie. Mam już deski podocinane. Dzisiaj je przehebluję już do wymiaru, do tego prawidłowego kształtu, wyglądu, płaskości i tak dalej, i tak dalej. Zajmie mi to szybko i jadę na swój warsztat, ten taki przyszły, co jest w budynku. Tak za każdym razem. To jest dramat. Już słyszę przy tych nożach, które już są do wymiany. Strasznie biją mocno w deskę w miejscu, gdzie hebluję. Takie... Coś takiego. I w ogóle nie chcę się poruszać po blacie. Nawet jak się pryśnie, no coś będzie szło, ale nie tempem jednostajnie przyspieszone, tylko będzie przerywało. Więc noże do ostrzenia w wyrównialce tak samo. Yeah.
się mnie słuchaj teraz. Krzywe te dziurki. Thank you.
zainstalowane łańcuszki podtrzymujące rozpiętość nóg. Teraz wam pokażę całość. Wyskończone. Która jest? 22:50. Sobota, 20 lutego. A ja skończyłem. No prawie. Moje kobyłki przedstawiają się w taki sposób. Jedna. I druga. Z tym, że druga zapomniałem z warsztatu zabrać tych bocznych mocowań, które łączą ze sobą nogi równoległe i niestety jest lipa. No ale to nie przeszkadza. Sam fakt, że zostały zrobione, skończone, zostałoby mi jeszcze tylko sfazować ranty, bo są ostre krawędzie i będę chciał troszeczkę wzmocnić całą konstrukcję, a dokładnie całość zrobię w oleju, lakierobelica, olej, grunt, bardzo fajnie to położę. Całość jeszcze położę olejem, każdą część, każdy element. Może pokażę to, jak to wygląda u mnie. To zrobiłem na te zawiesiki, co było widać z początku. Nóżki tu są nadcięte pod kątem 15 stopni. Góra i dół. Po rozłożeniu one były fajne. Stabilne. Po środku, po nawiercałym, po 5, tu jest 5, tu trochę więcej, ale to nie szkodzi, bo to jest dla mnie, to nie ma być na wystawę do pokazu, tylko po prostu dla mnie. Chciałem jeszcze dodać, jak heblowałem te deski, to już, no już tak nie wchodziło w grubościówkę tak łatwo i gładko, to dlatego, bo już noże dostawały. No, noż dostawał po dupie, no to już swoją drogą, ale chodzi tutaj bardziej o to, że już się zrobiły tępe swoje, już trochę przeheblowały, więc wymagają ostrzenia samych noży przy tej grubościówce. No, moje kobyłki przystawiają się w taki sposób. Kurczę, lada, zajebiście. Jeszcze jak je zaalejuję, sfazuję te krawędzie, naprawdę będzie super. Dziura. Niech patrzę na to, nie będzie. To jest dla mnie, do warsztatu. Z tym będę pracował. Jeszcze deseczki, dwie, te poprzeczne, łączące nogi. Jak będą poprzeczki, to dodam łańcuchy. Już też zakupiłem dzisiaj. Leroy Merlin. Fachowa robota. Buja. Tu nie doheblowane, ale to nie przeszkadza. Także moje kobyłki wyglądają w taki sposób, tak zrobione. Także tak to wygląda. Ja bardzo dziękuję za odcinek, który był nagrywany 3 dni. Życzę powodzenia, sukcesów, może podobnych kobyłek jak moje i wszystkiego dobrego. No a teraz jeszcze zdjęcia wrzucę tak z bliska, jak to wygląda.